Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito, co dziś śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I nie mała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. Dwa ozdobne łańcuchy będą zdobić w ściśle określonych okolicznościach ramiona prezydenta miasta i przewodniczącego Rady Miejskiej. Tak zdecydowała na ostatnim posiedzeniu Rada Miejska. Oto obszerne fragmenty dyskusji na ten temat. Jak nie chciałbym tu oczywiście negować absolutnie potrzeby ustanowienia tych insygniów, no uważam, że one są potrzebne. Jednak my troszeczkę chyba nie zachowujemy kolejności działań pewnych, bo w mojej ocenie, zresztą co już sygnalizowałem na Komisji Kultury, Sportu i Turystyki, powinniśmy najpierw uporządkować statutowo problem jednolitego takiego wzoru właśnie herbu miasta, zmienić ten załącznik do statutu, żeby mieć to już uregulowane, bo w tej chwili wprowadzamy, prawda, będziemy głosować nad tymi insygniami, tam już jest ten wzór herbu poprawione, ale tak naprawdę nie ma jeszcze takiego umocowania statutowego. I myślę, że powinniśmy to, jeżeli no już dzisiaj przejdzie ta uchwała, to powinniśmy jak najszybciej tą sprawę uregulować, zwłaszcza, że się pojawiały już wnioski odnośnie udostępnienia jakby wzoru herbu do użytkowania przez różne służby i instytucje i to jest nadal nieuregulowane, to wszystko jest w zawieszeniu i panuje pewien chaos, więc no ja tak podejrzewając, że dzisiaj ta uchwała zostanie jednak przyjęta odnośnie insygniów, to bardzo bym prosił, żeby jak najszybciej przystąpić do pracy i uregulowania tego statucie. Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Decyzję o nabyciu tych insygni, o zabezpieczeniu środków na to, Rada większością głosów podjęła jakiś czas temu. W chwili obecnej te insygnia, z tego co słyszymy, są zakontraktowane, więc ten regulamin ma sankcjonować tylko bardzo ważną kwestię. Kwestię używania i ustanowienia tychże insygni. Oto nadchodzi wiekopomna dla miasta Suwałki chwila ustanowienia insygni w postaci łańcuchów dla pana przewodniczącego Rady i pana prezydenta. I też w kompetencji Rady leżą zasady używania tychże insygniów. I my jako ugrupowanie mieszkańcy Suwałk, kiedy rozmawialiśmy nad budżetem, nad zabezpieczeniem środków, uważaliśmy, że były wtedy bardziej pilne potrzeby niż te insygnia. Dzisiaj w tym momencie, w którym jesteśmy, uważamy, że ten regulamin w tym etapie trzeba przyjąć. Tylko chcielibyśmy zgłosić pewne zastrzeżenia co do zasad używania tychże insygniów, ponieważ wydaje mi się, że te zasady są mało precyzyjne. Wiem, że może późno o tym rozmawiamy, ponieważ skracając te zasady, można powiedzieć, że insygnia będą używane wtedy, kiedy osoby uprawnione do ich noszenia tak zadecydują. Przeczytam tu dwa ustępy. Ustęp 7. Decyzję o potrzebie używania insygniów w oparciu o określone zasady, czyli o to, co Rada ma uchwalić, podejmują osoby posiadające prawo do ich noszenia. I 8. Osoby posiadające prawo do noszenia insygniów mogą odstąpić od ich używania. Wydaje mi się, że my jako Rada powinniśmy ustanowić konkretnie, kiedy te insygnia będą używane, skoro już wiemy, że one będą i na jakich zasadach mają być używane. To, co byśmy chcieli jako ugrupowanie mieszkańcy Suwałk zgłosić, to co funkcjonuje w szeregu innych samorządów, czyli używanie tych insygniów na każdej sesji Rady Miejskiej.
skoro są zakupione za takie znaczące wydatki, no to warto, żeby one były używane, żeby nie leżały. Dlatego proponujemy, aby ten ustęp 6 brzmiał podczas sesji Rady Miejskiej. Także ustęp punkt 3 podczas uroczystości oraz świąt miejskich dopisać i państwowych. I wydaje mi się, że my jako Rada powinniśmy dopracować wykaz tych świąt, bo co to znaczy świąt miejskich? Które święta są miejskie? To wydaje mi się, że wymagałoby pewnego doprecyzowania. Miasto Suwałki nigdy nie posiadało insygniów samorządowych. Nie posiada i nie posiadało. I to właśnie wyróżniało nasze miasto wśród innych, ponieważ pokazywało, że nie jesteśmy małostkowi, nie zajmujemy się jakimiś łańcuchami, a kiedy je nakładać, a kiedy je zdejmować, a co się będzie, jak się pomieszają, będzie wielki skandal. Cała masa problemów się z tym wiąże. Ponadto przedstawiono nam argument, że potrzebujemy insygnia, ponieważ mamy piękną historię, tradycję, ale jaką historię? Jaką tradycję? Tradycję kamedulską, skromną, oddaną Bogu i ludziom. Motto ojców kamedułów głosi. Ora et labora. Módl się i pracuj. Możemy spytać naszych ojców założycieli, jakie mają zdania na temat tych insygniów. Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, oczywiście święty rok, święty Romuald, śpieszą z pomocą, memento mori, pamięta o śmierci. Dziedzictwo to nie jest przez was poruszane. Już nawet w postaci tych kamedułów widzimy, jaka między nimi jest różnica. Jeżeli zobaczymy, spojrzymy na obecny herb, mamy postawę skromną, modlącą się, a jak zobaczymy na propozycję nowego herbu, to mamy człowieczka machającego nas ręką. No, nie kojarzy mi się to dobrze. Świętego. Tak, świętego. Ile było propozycji wcześniej pomocy osobom mniejszym, biedniejszym, słabszym, za mniejsze kwoty. Jak teraz to wygląda, kupując błyskotki za 25 tysięcy? Mamy do tego jeszcze regulamin, właśnie kto, kiedy, w jakich okolicznościach. Tu już pojawiają się różne propozycje, różne sytuacje, które pewnie też w przyszłości będą nam tutaj stwarzać pewne problemy. Tak samo, co by powiedział na temat tych insygniów nasz marszałek Piłsudski. Wiemy, że nosił się skromnie. Może by się uśmiechnął łaskawie do nas i zaśpiewał. Nie noszą lampasów i szary ich strój. Nie noszą ni srebra, ni złota. Kolejna kwestia to właśnie już poruszana wcześniej przez pana Bogdana. Kwestia umieszczenia nowego herbu w tych insygniach. Herb nie został jeszcze przez radnych zatwierdzony. Naruszona została pewna logiczna kolejność. Nie możemy teraz wnioskować za przyjęciem tych insygniów, skoro tam jest herb, który nie został przez nas przyjęty. Co jest ważniejsze? Herb czy insygnia? Herb, moim zdaniem, reprezentuje miasto, mieszkańców Suwałk. I myślę, oni są tutaj najważniejsi. Nie insygnia, które służą prezydentowi i przewodniczącemu. Nie zmieniajmy ważności tej kolejności. Nie manipulujmy w ten sposób radnymi. Jeżeli zagłosujemy teraz za tymi insygniami, tak jakbyśmy zagłosowali już za tym herbem. W związku z tym, moim zdaniem, nie powinniśmy podejmować w ogóle tej uchwały,
bądź wstępnie odrzucić. No rzeczywiście, będzie to trudne, żeby zapytać, to już tutaj wybrzmiało, zapytać założycieli miasta Suwałk, jak oni do tego podchodzą, ale jeżeli chodzi o to przesłanie módl się i pracuj, to chyba w Suwałkach tak się dzieje, prawda? Każde ważne uroczystości, nieodłącznym elementem tych uroczystości zawsze jest msza, w której uczestniczymy, uczestniczą przedstawiciele zarówno organu stanowiącego, jak i organu wykonawczego, więc tutaj jakby bierzemy sobie do serca to przesłanie i ono jest jak najbardziej żywe. Szanowni Państwo, nie wiem, czy powinniśmy dyskutować i tutaj prowadzić jakiś taki niepotrzebny dyskurs, bo jakby te insygnia władzy są uchwalane w wyjątkowej chwili, w przededniu pięknego jubileuszu. Te insygnia mają nie dzielić, a jednoczyć mieszkańców. To nie są insygnia prezydenta Renkiewicza czy przewodniczącego Rady Miejskiej pana Zdzisława Przyłomca, przepraszam, tylko oczywiście osób, które w przyszłości będą także sprawować te ważne funkcje. Myślę, że miasto, pomimo swojej krótkiej tradycji, no bo te 300 lat, to przecież doskonale wiemy, że miast w Polsce jest od takiej krótkiej historii jest stosunkowo niewiele, bo mamy i starsze samorządy, ale dobrze by było, życzyłbym sobie tego jako niewieloletni mieszkaniec Suwałk, bo w Suwałkach mieszkam od 2011 roku, żeby Suwałki również do tego zaszczytnego grona dołączyły. Jakby takie jest moje przesłanie. Piękny jubileusz, przy tym temacie raczej integrujmy mieszkańców, a nie dzielmy, no, podnosząc takie argumenty, chociażby jak dzisiaj padały z tego miejsca. Czy my znamy na chwilę obecną koszty zmiany herbu, oprócz tego, że już za projekt zostało zapłacone? Nikt chyba ich na ten czas nie zna i nie wiemy, jak one będą jak nowy herb będzie wprowadzany. Kolega radny powiedział, że insygnia mają nas łączyć, herb też ma nas łączyć, a już się toczy dyskusja w internecie, a my no przecież powinniśmy też słuchać głosów mieszkańców jako radni. Dlaczego mamy zmieniać herb? Ja słyszałam, że ten herb obecny jest niezgodny z zasadami heraldyki. Chciałabym usłyszeć konkretnie, co jest niezgodne, co komisja heraldyczna na ten temat sądzi. To po pierwsze. Po drugie, właśnie wprowadzanie nowego herbu na insygniach, no automatycznie jakby wiąże się ze zmianą herbu. Tu chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. No i każdy pyta o zasadność. Mieszkańcy są przywiązani do tego obecnego herbu. Ja od wczoraj mam pytania, dlaczego? A więc mimo, że również jestem za tym, żeby uhonorować ten czas, tych 300 lat istnienia naszego miasta, historię i nawet byłam za tym, żeby te insygnie ustanowić, ale no, nie będę mówiła, kto nie zmienia zdania, każdy ma prawo się zastanowić i teraz mam poważne wątpliwości, czy rzeczywiście powinniśmy podejmować tę decyzję już dzisiaj. Jeżeli byśmy skrupulatnie przeczytali odpowiedź na Pani pytania, jest na 161 stronie. I wszystkim Państwu, którzy macie wątpliwość, można zajrzeć i zobaczyć, co znaczy godło Monte, drodzy Państwo, korona, herbka medulla. Procedura przejścia przez komisję heraldyczną jest niebywale skomplikowana. Tu są w naszym gronie radni, którzy mają staż 17-letni. To niczego nie usprawiedliwia, ale to tylko dowodzi, że w każdej kadencji na temat herbu i insygniów była dyskusja. I były próby również uzyskania zgody na legalne, oficjalne posługiwanie się herbem miasta Suwałki, co nie było rzeczą prostą. Tym razem tą zgodę mamy. Ta zgoda wydawana jest przez bardzo merytoryczną komisję heraldyczną, a podpisywana przez właściwego ministra do spraw administracji. Tutaj nie ma kolejności dla działań. Insygnia są insygniami, których integralną częścią jest herb. Herb jest herbem. Propozycja, z którą się dzisiaj spotykamy, dotyczy pierwszego z tych etapów. Dotyczy insygniów i nie ma tutaj jakiegoś pośpiechu. Mówimy o pewnych procedurach, które zakończą się, a byłoby to pewnie oczekiwaniem, marzeniem czy działaniem wielu z nas, w miesiącu marcu, kiedy chcemy, żeby Wysoka Rada spotkała się na uroczystej sesji z tej okazji.
Herb jest bardziej skomplikowaną historią i o tym będziemy szczegółowo rozmawiali. Moment jego wejścia, konsekwencje, co z jego wykorzystaniem dotychczasowych na nazwach ulic, na sztandarach i tak dalej. Ale o tym dzisiaj nie mówimy. Wobec tego daleki jestem od jakichkolwiek obaw i wątpliwości w zakresie posługiwania się tym, na co mamy dzisiaj zgodę. A zgodę mamy zarówno na insygnia, jak i na herb. Dziękuję Kamilu za twój głos. Również ciebie cenię i darzę sympatią. Niemniej jednak pozwól, że też zadam ci pytanie, bo nie wiem za bardzo, jak tutaj można połączyć insygnia władzy z łączeniem wszystkich mieszkańców w jedno. Wiemy, że samą kwestię podjęcia tych insygniów mieszkańcy mają różne, więc powinno raczej nas łączyć to, co jest wspólne, a nie to, przy czym mamy różne zdania. Poza tym, jak może łączyć nas srebro i złoto? Zawsześmy o to się bili i dzielili. Albo metale szlachetne. Tak jest. Tak więc moim zdaniem to, co powinno nas łączyć w tym czasie, 300-lecie powstania Suwałk, to raczej dobry herb, dobrze przemyślany, sformułowany, który będzie przemyślany przez osoby odpowiednie, w każdym etapie przekonsultowane z jakimś ogółem, z nami, z mieszkańcami i stworzony, bo to jest dla mieszkańców najważniejsze, to jest coś, co naprawdę łączy, dobry herb. Nie insygnie władzy. My jako ugrupowanie mieszkańcy Suwałk przysłuchujemy się bardzo ważnej tej dyskusji i dzisiaj widzimy taką sytuację, że po ustanowieniu tych insygni będą dwa herby obowiązujące. Przez jakiś moment pewnie, dopóki się to nie uporządkuje. Z jednej strony mamy stary herb, obecnie obowiązujący, który tutaj widzimy nawet za plecami pana przewodniczącego, który jest na sztandarze miasta, który jest wszędzie na ulicach. I wiemy, że ogromne koszty, które mogą dotknąć miasto Suwałki związane z wymianą tego herbu na nowy, no nie wydają się być naszym priorytetem. Każdy ma tego świadomość, więc to jest pytanie pierwsze, które chciałbym zadać panu prezydentowi. Jak to mielibyśmy rozkładać? Bo rozumiem, że na chwilę obecną funkcjonowałyby dwa herby. Jak długo by funkcjonowały te dwa herby? No tak to jest, że są pewne elementy związane z określoną funkcją. Bez względu na to, kto tą funkcję pełni. Jeżeli w przyszłym roku mamy ten piękny jubileusz, to trzeba by to podkreślić. A myślę, dobrze byłoby, żebyśmy uporządkowali i sprawę insygniów, których nie ma, i sprawę herbu. Ten herb funkcjonuje w Suwałkach może 50 lat, może dłużej. Tak naprawdę nie wiemy, kiedy zostały zmieniona ta część dolna tego herbu, bo funkcjonowało to jeszcze i w niektórych jednostkach funkcjonuje dotychczas. Mamy przecież uchwałę Rady o przyznaniu tytułu honorowy obywatel miasta zasłużony. Są tam w załącznikach wzory te i odznaki honorowej. Popatrzcie Państwo, jak tam to wygląda. I to tam herbu takiego nie ma. Jest inny herb. Trzeba to uporządkować. I podzielam zdanie, jeżeli Wysoka Rada przyjmie tę uchwałę, to powinniśmy chyba jak najszybciej zająć się herbem, wprowadzić ten herb zaakceptowany pozytywnie przez Komisję Heraldyczną w składzie 13 osób, specjalistów, bo mamy zaopiniowane nie tylko pozytywnie te insygnia, ale również i herb. Tego przedtem nie udało nam się uzyskać i to trzeba uporządkować. Kwestia pozostaje nadal otwarta. Jak my do tego tematu podejdziemy w sensie zmiany tego? Jeżeli miałbym decydować, nie chciałbym robić jakiejś rewolucji i wszystko zmieniać, wchodzić w koszty i tak dalej. Przez pewnie jakiś długi czas funkcjonowałyby w obiegu stary herb, nieaktualny i nowy herb. Nie będziemy wszystkich sztandarów zmieniać.
i z czasem prawdopodobnie trzeba będzie to zrobić, ale też musimy pamiętać o wydatkach budżetowych tutaj. Wszystkiego nie zmieniać. Nazw ulic, przecież na każdej tabliczce jest ten herb. To są olbrzymie pieniądze, ale powinniśmy chyba od tej strony formalno-prawnej w końcu to uporządkować i wprowadzić właśnie ten herb właściwy teraz, zaopiniowany przez Komisje Heraldyczne, no, do naszego statutu. Natomiast odnośnie propozycji tutaj radnego Sieczkowskiego, ja jeżeli miałbym to nosić, to ja nie chciałbym na każdej sesji tutaj, wolałbym ograniczać się do jakichś naprawdę wzniosłych chwil, historycznych momentów i wielkich uroczystości w mieście, bo chyba no, takie tutaj jest przeświadczenie, że to nie jest coś, co będzie noszone non-stop, nie? I takie moje skromne zdanie. Nie chciałbym tego właśnie na każdej sesji prezentować. W codziennej pracy, tak to nazwijmy, bo sesja Rady Miejskiej jest co miesiąc. Jest to normalne wykonywanie zadań przez nas i tutaj, nie wiem jak pan przewodniczący, ale ten temat i ja jestem przeciwny tym poprawkom, jeżeli tutaj miałbym coś sugerować, to chciałbym prosić, o, jeżeli będzie już głosowanie, o przyjęcie tych zasad, jakie są w tej chwili w projekcie, natomiast korekta tego ewentualnie, możemy to o tym rozmawiać, dyskutować, ale ja będę zawsze przeciwnikiem tego, żeby to częściej używać niż tam jest zapisane. Nie? I trzeba dać dowolność tym osobom, które te funkcje będą pełnić. Nie? To nie jest tak, bo rzeczywiście, żeby to nie spowszechniało, żeby to była jakaś znacząca uroczystość w życiu miasta, a nie codzienna praca. Musi mieć, ale ja z zasady jestem człowiekiem skromnym i dla mnie to niepotrzebne. Tak z ręku na sercu, ale dla urzędu chyba prezydenta potrzebne. Dla urzędu prezydenta, nie dla Renkiewicza, nie dla Zdzisława Przełomca. No to tyle. I bym prosił, apelował do Wysokiej Rady, żebyśmy się zajęli statutem jak najszybciej. I uporządkować to w statucie. Chcę przypomnieć, że o tym rozmawiamy od 2016 roku, od pierwszej połowy, a część osób jest w tej kadencji. Rozmawiamy między klubami i ugrupowaniami, także nie są to rzeczy odkrywcze, co nie znaczy, że nie należałoby pewne rzeczy jeszcze optymalizować. Chcę powiedzieć tak, zgodnie z zapisami Komisji Heraldycznej posługiwanie się herbem bez zgody właściwego ministra do spraw administracji, my rozumiemy MSWiA, jest nieuprawniony. Wobec tego mamy świadomość tego, że jakiekolwiek próby wyrażania zgody na posługiwanie się, a takie zapytania były, w stosunku do istniejącego, niezatwierdzonego herbu są bardzo utrudnione, niemożliwe i nieprawdopodobne. Co by się zadziało w momencie zmiany herbu lub udowodnienia, że posługujemy się w sposób niewłaściwy, by nie powiedzieć nielegalny tym herbem? Ta sprawa wydaje się, że powinna być uregulowana, przy czym sposób zrobienia tego jest elementem, który na pewno spożytkujemy dużo czasu na to, żeby te sprawy uzgodnić. 25 tysięcy na serce się kraja, jak słyszy się o oszczędnościach. Natomiast są sytuacje, że człowiek musi i wyglądać, i być ubrany, i się zachowywać. Także myślę, że 300-lecie Suwałk, metale szlachetne, złoto, srebro, no sama ilość tych środków finansowych no przekłada się prawdopodobnie na jakość. Natomiast uważam, że prezydent miasta Suwałki, przewodniczący Rady Miejskiej są to tak poważne funkcje i taka uroczystość, że tak jak wcześniej powiedziałam, no trzeba i się ubrać, i się właściwie zachowywać. Dziękuję. Ja chciałem się odnieść do wniosku radnego Sieczkowskiego dotyczącego wymienienia tych świąt, na których łańcuch miałby się pojawiać na przewodniczącym, na panu prezydencie. Więc no, wyobraźmy sobie, że no, nie wiem, taki wykaz powstaje. To tak, Suwałki Blues Festival, tak czy nie?
Wigraszek, tak czy nie? No trudno by było te wszystkie uroczystości, na których jest pan prezydent, jest pan przewodniczący, nagle rozdzielać i decydować, który jest lepszy, gorszy, bardziej oficjalny. W sytuacji, kiedy się pojawi impreza, której nie mamy. Właśnie, są imprezy, których jeszcze nie mamy dziś, tak? Więc uważam, że to nie jest dobry pomysł. Natomiast co do sensu noszenia tego łańcucha, to tak podzielę się z państwem taką refleksją, że ten łańcuch ma ciężar. I złoty, i srebrny łańcuch ma ciężar. I ten fizyczny, ale też taki ciężar odpowiedzialności. Bo to jest znak dany otoczeniu, mieszkańcom, naszym gościom z zagranicy i z Polski, że to są te osoby, które noszą ciężar odpowiedzialności za całą naszą wspólnotę samorządową. I ten łańcuch ma podkreślać właśnie rolę samorządu w tym, jak wygląda nasze życie tutaj w Suwałkach. Mam wrażenie, że rzeczywiście kolejność tutaj naszej pracy jest nie taka, jaka być powinna, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli mówimy o 300-leciu, to jest rzeczywiście bardzo ważny moment. I teraz opracowujemy logo, co też wymaga pieniędzy, logo 300-lecia, które jakby jest w ogóle pozbawione tych najważniejszych elementów, czyli herbu. Te dwie rzeczy są znów ze sobą zupełnie niekompatybilne. To jest tak, że te wszystkie elementy i prace są jakby między sobą się nie łączą. Więc z jednej strony kolejność, z drugiej strony no, niby tworzymy insygnie, a tak naprawdę nie dbamy o to, żeby one we właściwy sposób były eksponowane. A po trzecie jeszcze, ja myślę, że już to już na przyszłość głos, że jeżeli mówimy o wprowadzeniu herbu, to tak naprawdę nawet rzeczywiście, ja tu się absolutnie zgadzam z panem prezydentem, że tego nie można zrobić od razu, ale w gruncie rzeczy trzeba byłoby pomyśleć o tym, w jakiej perspektywie czasowej, nawet jeżeli to ma być 30 lat, to trzeba pomyśleć o tym, w jakiej perspektywie to zrobić. Decyzją Rady przepadły wnioski o dokonanie zmian w zasadach używania insygniów oraz przesunięcie głosowania nad całą uchwałą na inny termin. Za przyjęciem uchwały w pierwotnym brzmieniu, pozytywnie zaopiniowanym przez wszystkie komisje, ostatecznie zagłosowało 17 radnych. Od głosu wstrzymali się radna Gawlińska i radny Sieczkowski. Przeciwko przyjęciu uchwały byli radna Gwiazdowska oraz radni Roszkowski i Schabieński. Zgodnie z uchwałą łańcuchy spoczną na ramionach prezydenta i przewodniczącego rady podczas pierwszej i ostatniej sesji w kadencji. Będą nakładane również na szczególne sesje, podczas których przyznawane będą tytuły honorowy obywatel miasta Suwałk oraz zasłużony dla miasta Suwałk, a także na uroczystościach wręczania obu tytułów. Kolejną okazją do nałożenia insygniów będą obchody miejskich świąt, ale też tych państwowych, takich jak Święto Konstytucji 3 Maja czy Święto Niepodległości. Zarówno przewodniczący, jak i prezydent będą mogli nałożyć je na uroczystości wręczenia orderów, odznaczeń państwowych i resortowych podczas aktu nadania obywatelstwa. Użycie ich dopuszczalne będzie również podczas oficjalnych spotkań z delegacjami zagranicznymi. Z kronikarskiego obowiązku dodamy, że insygnia nie będą wykonane ze złota i srebra. Łańcuchy będą jedynie miały taki kolor.